W dzisiejszym odcinku przegląd butów na jesień i przy okazji przegląd trendów. Zapraszam. Dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, OSA, osobista stylistka, a to jest odcinek o butach. Jest to odcinek o trendach, jak Marko Schulz odezwało się do mnie w sprawie odcinka sponsorowanego, bo dzisiaj buty będą z Marko, to od razu miałam w głowie taki pomysł, że wybiorę z asortymentu Marko te buty, które są najbardziej w trendach jesień-zima 2023-2024 i zrobię stylizacje inspirowane pokazami, więc będzie 6 stylówek z ubraniami z mojej szafy, butami Marko, gdzie będziecie mogły zobaczyć, w jaki sposób można odtworzyć trendy z wybiegów, niekoniecznie nosząc Valentino czy Dolce Gabbana. Więc ja jestem super podekscytowana, więc zaczynamy. Pierwszą stylówkę, którą zrobiłam, muszę powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych w ogóle stylówek na ten sezon. To jest stylówka Valentino. U Valentino jest taka spódnica różowa w różyczki. Ja mam bardzo podobną, ale z Zary. Jest biała koszula, krawat, marynarka i są takie ciężkie buty. Akurat jak te buty wypakowywałam z pudełka, słuchajcie, to byłam zachwycona dbałością o każdy szczegół i tym, że te buty są naprawdę lekkie. Jak je założyłam, okazało się, że są też super wygodne. No i wykorzystałam je właśnie w tej stylówce, dlatego że do tej delikatnej spódniczki styliści Valentino zaproponowali właśnie sztyblety ciężkie i mocne. No i dzięki temu, tak mi się wydaje, wyszła stylówka naprawdę w stylu Valentino. Od razu Wam powiem, że ponieważ jest to odcinek z Marko, to mamy kod rabatowy OSA10 dający 10% do 8 października. Także jeżeli coś Wam się spodoba, to do 8 października na ten kod macie zniżkę. W tej stylówce ubrania, które wykorzystałam oprócz butów Marko, to koszula i marynarka z mojej kolekcji Mi Complete, krawat z Zary i spódniczka z Zary. Także są polskie marki, są sieciówki i wszystko, mam nadzieję, że wygląda prawie jak Valentino. Dajcie znać w komentarzach, czy tak faktycznie jest. I oczywiście później w komentarzach będziemy wybierać ulubioną stylóweczkę. Kolejna stylówka to stylówka z długą jeansową spódnicą. Jeansowe spódnice, tak jak już Wam mówiłam rok temu, że będą wchodzić na salony, teraz trzymają się mocno. No i właśnie znalazłam taką stylówkę, która mi się na maksa spodobała. Jest to stylówka Victoria Beckham i do długiej jeansowej spódnicy, którą kupiłam na Zalando, dobrałam buty Marko i to są takie baleriny z wydłużonym noskiem. To nie jest dla Was niespodzianka, bo wiecie, że ja najbardziej na świecie lubię baleriny z wydłużonym noskiem, dlatego że uważam, że one wyglądają do wszystkich stylówek dobrze. I z którejś kolekcji Marko, chyba 2 lata temu, miałam baleriny ćwiekowane. Te są takie już totalnie i klasyczne, bardzo miękkie też w środku. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że wszystkie te buty, które dzisiaj pokazuję, są bardzo, bardzo, bardzo wygodne. No, więc mamy balerinę z wydłużonym noskiem. Do takiej spódnicy dobrze jest, żeby właśnie trochę buta wystawało. Mamy jeansową spódnicę i mamy wielki, szary sweter. To jest sweter Mi Complete, też chyba sprzed 2 albo 4 sezonów, ale kocham go. Nie mają go dziewczyny już w sprzedaży, ale jestem pewna, że w swoich szafach znajdziecie wielki, szary sweter, z którego można by odtworzyć taką stylówkę. Ponieważ na zdjęciu z pokazów jest taka duża torebka, to dołożyłam moją torebkę Chanel i przy okazji do tej stylizacji dodałam kapkę koloru. Kolejna stylóweczka to stylówka z mokasynami granatowymi. Ja wiem, że są rzeczy, którymi Was zaskakuje i są rzeczy, którymi Was w ogóle nie zaskakuje. Jak mam do wyboru gdzieś torebkę albo buty i jest
granatowy, to ja zawsze wybiorę granatowy. Ja kocham ten kolor, nawet jak sobie buty tu przyłożę do oczu, to one się robią, oczy w sensie, od razu bardziej niebieskie. Ale w ogóle uważam, że granatowy to jest kolor niedoceniany, a bardzo dobry dla wszystkich typów kolorystycznych. I bardzo się cieszę, dlatego że on od tego sezonu wszedł z powrotem na salony i będzie trzymał się mocno, bo teraz właśnie kończy się Fashion Week w Paryżu już na następny sezon, na wiosnę, lato, i tego granatu jest bardzo dużo, więc bardzo się cieszę. I granatowe mokasynki, które zainspirowały mnie do odtworzenia looku Gucci. To była pierwsza kolekcja po zmianie projektanta, 10 lat szalonej ery Gucci. Wydaje mi się, że odeszło na razie w niepamięć i Gucci wraca do swoich klasycznych korzeni. W każdym razie w tej kolekcji na jesień-zimę Gucci najbardziej spodobała mi się stylówka z szerokimi spodniami, bo bardzo takie lubię, i tam są właśnie takie granatowe mokasyny, szerokie spodnie. Ja w tej stylówce mam swoje szalone spodnie z Frankie Shop. Pasek ze złotą klamrą, mój jest Bellera Brand, koszula Nari i na to trench Burberry. Dołożyłam torebkę, bo na zdjęciu z pokazu jest, i dołożyłam znowu szanelkę. I to wszystko z jednej strony jest klasyczne, z drugiej modowe. Jeżeli Wy akurat macie ochotę na bardziej klasyczne stylizacje, to po prostu pomyślcie sobie o tym w ten sposób, że do takich mokasynów te moje wielkie, szerokie dżinsy można zamienić na zwykłe dżinsy. Koszulę, którą mam w rozmiarze L i ona miała być taka oversize, można mieć w rozmiarze M bądź S, żeby była, no właśnie, bardziej klasyczna, bardziej przy ciele, i to już będzie stylóweczka klasyczna i do pracy. Więc czasem, wiecie, jak mówimy biała koszula, to ona może być w takim modowym wydaniu, a może być w totalnie klasycznym. Mam też wrażenie, że jeżeli pójdziecie do swojej szafy, no to tam znajdziecie podobne ubrania, ale jednak w waszym stylu, i dzięki temu będziecie unikalne i będziecie podkreślać swój styl i to, co wy lubicie. A jeżeli, słuchajcie, chcecie jeszcze mocniej podkręcić swój styl, zrobić kolejny krok, ale nie macie odwagi, żeby to zrobić, może boicie się, co ludzie powiedzą, możecie się zapisać na webinar. Webinar jest 9 października o 20. Powtórki będą dostępne oczywiście, ale postarajcie się być na żywo, to będzie świetny webinar, nie mogę się doczekać. Zapisujcie się na www.szkoleniaosy.pl, wystarczy, że podacie maila, reszta jest całkowicie darmowa. Będzie tam miała miejsce też pewna bardzo ważna dla mnie premiera. Tym bardziej bądźcie. Więc czekam na Was na webinarze. Jeżeli potrzebujecie właśnie trochę wsparcia w odwadze, a z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli stajemy się bardziej odważni w naszym stylu, to później jesteśmy odważniejsze też w innych dziedzinach życia. Więc do zobaczenia. Przechodząc do stylówek dalej, jestem tu obłożona tymi pudełkami Marco Shoes, ale to była przyjemność. To była przyjemność odpakowywania tych butów, cieszenia się nimi, dlatego że one w dotyku, wiecie, one są bardzo jakościowe, więc od razu człowiek czuje się lepiej. Kolejną stylówkę zrobiłam nie taką dosłowną. Zrobiłam nie taką dosłowną, ponieważ dosłowna mogłaby być trochę zbyt szalona, nawet jak na mnie. W każdym razie wykorzystałam te piękne brązowo-kremowe mokasyny i zainspirowałam się tutaj stylówką Miu Miu, dlatego że Miu Miu też miała podobne połączenie kolorystyczne w butach, ale na obcasie. I wybrałam tak naprawdę jeden z moich ulubionych looków na jesień-zimę, czyli look z wielką, szarą bluzą i na to klasyczną kurtką. I myślę, że te szare bluzy i klasyczne kurtki też zostaną z nami na dłużej, bo na przykład w pokazie Gucci na wiosnę, lato się już powtórzyły. Więc myślę, że to są takie inwestycje na dłużej, nawet jeśli one są klasyczne, to teraz akurat są w trendach. Więc wyszłam sobie od tych butów,
i widziałam taką stylówkę, gdzie zamiast spódniczki są majtki. Ja mam takie majtki, słuchajcie, kupiłam sobie takie dzianinowe majtki, ale nadal się waham, bo chciałam w nich nakręcić odcinek, jak ludzie reagują, jak ja idę w tych majtkach przez miasto. Jeszcze zbieram się na odwagę. W każdym razie te majtki postanowiłam zamienić na plisowaną spódniczkę, króciutką, która świetnie pasuje do granatowej kurtki Oxford z mojej kolekcji dla Mi Complete. I żeby zamknąć to wszystko klamrą i podkreślić te buty, dodałam torebeczkę z mojej kolekcji Nasze. I buty z torebką zrobiły nam brązową klamrę, plus reszta jest taka czarno-szaro-granatowa, więc całkowicie jesienna. Ale uwaga, ta kurtka Oxford granatowa jest cały czas dostępna, zresztą uwielbiacie ją i kupujecie na potęgę. Zrobiłyśmy troszkę cieńszą wersję, delikatniejszą wersję szarą, więc zobaczcie, jak ta stylówka wygląda również z tą szarą kurtką i jak to wszystko razem się komponuje. Nie mówiąc o tym, że takie buty właśnie brązowe z kremem do szarości, jeżeli macie płaszcz szary w szafie, też będą pięknie pasowały, więc ja brąz łączę i z granatem, i z szarością, ale też brąz lubię do czerni i uważam, że to jest kolor bardzo, bardzo uniwersalny. Kolejna stylówka to stylówka z kozakami, też bardzo modnymi muszkieterkami za kolano. Te muszkieterki przyszły do mnie w dwóch kolorach, takim pięknym brązowym, zobaczcie. One nawet tutaj w tym moim skromnym ekraniku się błyszczą jakością, mają takie ostrogi, mają zamek i one na tych moich długich nogach są do kolana właśnie i mają taki piękny czekoladowy odcień, a czekoladowy odcień to też jest odcień tego sezonu i też pięknie komponuje się z szarością, z granatem, czernią. Natomiast ja postanowiłam zrobić stylówkę z kolei zupełnie nie w moim stylu, czyli all black, całą czarną. Bardzo mi się spodobały te oficerki właśnie w czarnej wersji. Zobaczcie, no to jest dokładnie ten sam fason, tylko są czarne. I tu zainspirował mnie bardzo look z kolekcji Dolce & Gabbana. No, oni lubią czarny, wiadomo. I shorty do takich długaśnych kozaków. To mi się mega spodobało i postanowiłam wypróbować, jak to będzie wyglądało z moimi shortami czarnymi. Też z mojej kolekcji Mi Complete, więc mamy shorty, mamy marynarkę, mamy już cieplejsze rajstopy. I tam w tej stylizacji Dolce jest zarówno taka, można powiedzieć, że mucha czarna, jak i róża. Ja postanowiłam to połączyć w jedno, bo nie miałam muchy, więc dałam różę na szyi, tak jak teraz niektóre dziewczyny noszą. I wyszedł z tego bardzo ciekawy look, mimo że klasyczny, mimo że wiecie, taki dość spokojny, czarny, to przez to, że te buty mają taki oryginalny fason, no to one nadały jakby charakteru całości i myślę, że no, wyszło Dolce. Ale możecie dać znać w komentarzach, czy wyszło Dolce, czy nie wyszło Dolce. I ostatnie już buciki. Tu na pewno dziewczyny klasyczne się ucieszą, bo takie klasyczne czarne szpilki w szpic, bez żadnej platformy, one wróciły już w tamtym sezonie u Saint Laurent i w tym sezonie trzymają się mocno i w następnym sezonie trzymają się równie mocno. Zresztą takie ostre właśnie szpilki to jest znak rozpoznawczy tego domu mody. No i zastanawiałam się, który look tutaj z tymi butami odtworzyć i wybrałam chyba najbardziej szalony i to jest chyba najbardziej szalony w ogóle look w dzisiejszym odcinku. Mianowicie obcisły czarny kombinezon i na to ciekawie zawiązany szal. Oczywiście później, jak jest zimniej, można na to narzucić wielgachną marynarkę. Im większe ramiona, tym lepiej, bo to Saint Laurent. Ja na razie narzuciłam ten mój szal w kratkę i tu jest taki mały detal w tej stylizacji, który tak naprawdę najbardziej oprócz butów oddaje charakter tej stylówki, mianowicie taka złota obrączka, która trzyma ten szal w kratkę.
I ja oczywiście no nie miałam specjalnej złotej obrączki do szalika, ale wykorzystałam w tym celu moją bransoletkę Paula Zak i spisała się całkiem nieźle. Mój szal to jest Acne, też kupiony parę sezonów temu, bardzo go lubię, często go noszę. Kombinezon kupiłam na wyprzedaży na Net-a-Porter też jakieś 2 lata temu, także wszystko miałam w szafie, buty nadały charakteru całości, ale wiecie, to są klasyczne szpilki. W nich pójdziecie do pracy, do garnituru, do ołówkowej spódnicy, do tej króciutkiej, którą Wam pokazywałam stylówkę temu, plisowanki z Mi Complete. Także to są buty, które będą pasowały do wszystkiego, więc ja dałam sobie takie wyzwanie, żeby zrobić z nimi coś szalonego, ale Wy możecie je wykorzystać na tak naprawdę każdy z możliwych sposobów. Więc ciekawa jestem, które z tych butów spodobały Wam się najbardziej. Ja chyba nawet nie mam ulubionych, dlatego że no ja wybierałam te buty do odcinka, bo zawsze jak współpracuję z daną marką, to moim warunkiem jest to, że ja wybieram. Pisze do mnie bardzo dużo marek, ja mam, jak wiecie, mało sponsorowanych odcinków i staram się współpracować tylko z firmami, które znam, które lubię, które są sprawdzone. Pisze do mnie bardzo dużo różnych marek i ja zawsze mówię, że po pierwsze najpierw muszę zobaczyć, czy ubrania są w moim stylu i jeśli nie są, no to niestety nie będę ich pokazywać, bo to jest niespójne ze mną. A później wśród tych ubrań jeszcze no ja wybieram stylizację, no bo od tego jestem, żeby Wam pokazywać też jakby mój punkt widzenia. No więc ja sobie wybrałam takie buty, nie wiem od których zacznę, w których będę najpierw chodzić, chyba najmniej okazji mam na szpilki, ale szczerze mówiąc żałuję, bo ostatnio sobie myślałam o tym, że chciałabym czasem wrócić do chodzenia na szpilkach, chociażby wiecie, wyjść w nich na kolację. Dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się za tydzień w odcinku, który też będzie petardą. Będzie challenge'em, będzie wyzwaniem, będzie super, ale najpierw widzimy się na webinarze 9 października. Na koniec Wam przypomnę o kodzie zniżkowym do Marko jeszcze raz. OSA 10, 10% do 8 października. Linki do butów macie oczywiście w opisie odcinka. Dziękuję Wam bardzo i pamiętajcie, że jesteście boskie.